Christmas. Dziś jesteśmy w Kielcach, w garażu, można powiedzieć, pełnym marzeń, ponieważ są tu bardzo ciekawe auta bawarskie, amerykańskie. Jest też Bartek, właściciel aut. Cześć Bartek. Ty też swoją drogą masz swój program na YouTube. Kiedyś więcej na to czasu poświęcałem, ale teraz to troszeczkę mniej, no i gdzieś tam planuję znowu jakoś coś samochodowo, coś takiego zacząć nagrywać. Czyli konkurencja, kurde, dobra. Możemy zacząć od Corvette. Nie jest to zwykła C7, tylko Corvette C7 Z06. No i co ciekawe, Bartek ten samochód ma od Donalda Trumpa i to nie jest żart. Jak go kupiliśmy, to ja nawet tego nie wiedziałem. To ona całkowicie była po dewastacji. Nie wiem, możesz gdzieś tutaj załączyć zdjęcia, bo od razu jak piszę Corvette Donalda Trumpa, to wyskakują te zdjęcia. I nie wiem jak ten gościu, jak jemu się tak udało uzyskać taki efekt, bo tu wszystko było. Tam były nawet siedzenia w białej farbie i pod maską też masakrycznie było dużo białej farby. No i w sumie możemy zauważyć, jak otworzymy maskę, tam już mało co tego zostało, bo po ostatniej takiej regeneracji te wszystkie kable były tak dokładnie czyszczone. Ale gdzieś tam jeszcze widać... To otwórzmy sobie, zobaczymy. To wiadomo już, takie... O kurde no, jest mocno. I co, z drugiej strony też, Kuba, mówisz? Chyba bardziej, nie? Tutaj bardziej? O kurde, pozostałości. Tak wyglądała ta Corvette i to jest właśnie ta Donalda Trumpa. Identyczna, o stary. Gdzie? Z tyłu, na zderzaku, tylnym. Tam coś było, że... A, też o... coś z Make America Great Again, czy coś. Patrzcie, dla uwiarygodnienia tego wszystkiego pokażę wam win. Mega sprawa, mega historia. Nie sprzedawaj tego, stary. Od dawna ją macie? Od roku. I za ile was wyszła? 400 coś wtedy. O kurde, to mega dużo. 400 coś wtedy. Wcześniej nie było też tych dokładek. Te dokładki, znaczy ta dokładka była czarna. Przerobiliśmy ją na karbon. Tutaj są czarne, bo zapomnieliśmy tego oddać. Progi karbonowe, lusterka chyba też macie karbonowe. Tak. Ale jakby nie seryjne. Były czarne. Dokładnie. Przerobione na karbon. Tak, ja miałem film z Jasiem, z żółtej Corvette i on miał właśnie czarne lusterka. Tak. No i tutaj troszeczkę... No i lotka. Znowu nam wyszło z tą lotką, bo zobacz, tutaj nie wiem czy widzisz, takie napuchnięte. I to tak tego nie było wcześniej. No i to troszeczkę nam firma, która robiła te karbony, zepsuła. Tylko te felgi, to jest klasyczna amerykańska felga. Tutaj jest M5, F90, 3.1 do setki, 600 koni, silnik 4.4. No i... V8 piękna, tak. Pięknie brzmiąca. M340i z 2020 rocznika. F60, 4.8 V8, 367 koni. No i tutaj X6 na koniec, M50D. 2020 rocznik. Ta najnowsza z 4 turbinami. Tak. W dieselku? Tak. Odpalenie z kluczyka. O, jest głośna. Jest bardzo głośna. Posłuchajmy jak brzmi piona na seryjnym wydeszku. No dobra, posłuchajmy tego diesla. Jaki kryształ. Luksus. No, masz. Wow, jaki bajer. Masz tam, nie wiem, dużo rzeczy jest. Na przykład chyba takie postojowe grzanie, że ustawiasz godzinę. Mhm. I na przykład o godzinie tam 6 ci się nagrywało to w środku. Petarda. Make America great again! Ta linia, Corvette ma bardzo ładną linię, naprawdę. Linia nadwozia to jest bardzo niskie auto. Tak wygląda Corvette Trumpa. W środku oczywiście czerwona, no ona musi być czerwona. No i w środku również. Tu taki śmieszny box, nie wiem jak to nazwać, z głośnikami. Jest track włączony, no dobra, no to niech zostanie, chyba że sobie trakcję włączymy. Ale siwo, ale sztos totalny, włączamy się do ruchu, Trump wyjechał na ulicę. Donald Trump miał wielu, bardzo wielu zwolenników, ale również tyle samo przeciwników.
i hejterów tak zwanych. A to ciągnie za sobą jakieś różne nieciekawe akty związane z tym. Jednym z aktów, aktem wandalizmu, było oblanie farbą tego samochodu. Wandale przedziurawili cały dach nożem, wyłamali lewe lusterko, wlali przez te dziury, które zrobili, wlali farbę, no i oblali z zewnątrz całe auto. Trafił jako jeden z miliona innych różnych samochodów na sprzedaż na aukcji ubezpieczeniowej. Co ciekawe, jest wiele teorii, dlaczego samochód Trumpa miał wylaną farbę. No i jedną z nich, chyba najbardziej prawdopodobną, jest to, że po prostu wandale namierzyli samochód Trumpa przez naklejkę, która była z tyłu umieszczona. Film bez spalenia kapera to żaden film. Wyłącz trakcję! Masz trakcję włączoną! Na manetkach. Nie na drive, tylko na MC. No to tak. Pokaż, zamieniamy się! Pokaż, synek! No i co? Teraz wszystko jest, miałeś 4 napęd. Ta? No mówiłem, że... Powiem tak, dobrze, że Buczos spojrzał i zmienił na tył napęd, więc jest git. Jedzie ty. Na N wziąłeś. Byłaby kraksa z korwetą i to niezła. Nowy odcinek. Trzeba bieg przepiąć, panie, ale i tak, kurde, opona poszła. Ostro. Szybki Bartek z Kielc. Kurde, kawał fajnej historii. Pomyślę, że gość nieświadomie kupił taki samochód. Tak historyczny. Otwórzmy sobie dach. Uuu, panie. Full wypas. Tak to wygląda. Mega. Ach, nie złożyłem go do końca. No i tutaj też jest trochę farbusi. Tutaj też jest trochę farby. Nieźle. Ale to teraz kosmicznie wygląda. Patrzcie na to. Sztos. Totalny kozak. Czy myślisz, że ten samochód jako auto byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych zyska na wartości? Szczerze, jeśli znajdzie się jakiś kolekcjoner, ewentualnie fan Donalda Trumpa, to myślę, że tak. Myślę, że tak. A jeżeli chodzi o polski rynek, to myślę, że średnio. No ale jakby miał iść na Amerykę, to na pewno, to na pewno. Bardzo szeroka łopona, zobaczcie. Tu mamy, nie wiem, 285? No, 285. Rocznika nie trzeba sprawdzać, to nie Audi. Bezproblemowo pójdzie 310 i nawet więcej, jeżeli uda się, to nie wiem, 320, 325, coś takiego, myślę, że pójdzie. Super. No to co, ciśniemy na Niemcy dzisiaj. Skoro dach odsłonięty, no to ja może w kurtce zostanę już dzisiaj. Lubię jeździć w cabrio, ale potem trochę strach w swoje własne zdrowie. Czajcie w takim Teksasie, wozisz się, jedziesz taką amerykańską drogą, w radio amerykańska muzyka, ściga cię amerykańska policja, a ty masz wyrąbane, bo jesteś Donaldem Trumpem. Tak trzeba żyć. Tak zimno dzisiaj jest, że ja sobie ten dach zamknę naprawdę. Ciekawe, czy było palone w tym samochodzie. Donald Trump chyba nie pali, chociaż nie wiem. Wyobrażacie sobie na przykład prezydenta Andrzeja Dudę w takim superaucie, w takim, wiecie, w kabriolecie jeździ po Warszawie, car spotterom zbija pionki. Każde przyspieszenie w takim aucie jest super. Ja mam wrażenie, że uzależniłem się trochę od przyspieszenia. Naprawdę, w normalnych autach, wiecie, poniżej 400 koni, nie robi to jakiegoś wrażenia, ale tak to jest genialnie. Ale on nie jest tak szybki jak Jasio. Jasio z żółtą korwetą był troszeczkę szybszy, takie większe wrażenie robił na mnie. No i to jest cabrio, to jest dużo
było głośniejsze. Chociaż tam była targa, ale jakoś lepiej wyciszony był to samochód. Gdzie ta M5? Znikła. Żebym ja cię musiał szukać w lusterku? Oj, Bartek. Bartek teraz pojedzie Corvettą, a ja, zobaczcie co dostałem, kluczyki do BMW M5. Kiedyś jeździłem Competition, też Ubera robiłem w BMW M5 Competition, ale takiego kluczyka to nigdy nie miałem. Przepotężnie wygląda ta Corvetta. Zobaczcie, z tyłu te cztery trąbki wydechowe, bo ja to tak nazywam, no to jak trąbki wygląda. O kurde, poczekaj. Wow, palca nie wsadzisz. Nie no, jeszcze z 2 cm masz. Chciałbym mieć takie problemy życia codziennego. Czy mój samochód wjedzie do garażu dzisiaj, czy nie wjedzie? Bartek, dopełniasz honorów. Musisz znaleźć 22 grudnia i zjeść czekoladkę. Tak, tutaj jest. Jeden dzień filmów to jedna czekoladka na zasadzie kalendarza właśnie adwentowego. Głowa Mikołaja. Dokładnie. Oglądałeś moje vlogi? Daily vlogi? Widziałem, ale nie wszystkie oglądałem. A, to musisz nadrobić. Święta, idealny czas na nadrobienie. Smacznego. Dziękuję. Dzięki wielkie za cały materiał. Ja wam również dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie o subskrypcji, żeby nie przegapić następnych materiałów. No i widzimy się już w kolejnym odcinku. Dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się i do następnego. Cześć!